że jak zburzyli tutaj ten Markpol, to Warszawa taka piękna, przejrzysta. Ale właściwie to oni nie chcą tych przestrzeni wolnych. Może coś zbudują. Miało to stanąć, proszę Państwa, nie po tej stronie, tylko po tamtej stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I Emilce się nie udało, bo Emilka już odmawia. Nie ma szans. O, tu miało stać. Muzeum, tak. Miało być to Muzeum, proszę Państwa, Sztuki Nowoczesnej, sąsiadką Pasty, bo też patrzymy się w kierunku na Pastę. I co, i nic. Na razie, proszę Państwa, jest przerwa. Jeszcze sierpień. Dzisiaj dopiero 13, a 13 sierpnia może jakaś sztuka wielka, może cokolwiek ze sztuki wielkiej, cokolwiek może ze sztuki wielkiej, zobaczymy. Popatrzmy, noga była, ręka się pokazuje, może co powie. Ateizm, nie ma Boga, nie ma Boga. Już dawno temu Izraelici w tej świątyni, w czasie Ezechiela, mówili: Bóg nas nie widzi, Jahwe opuścił ten kraj. To znaczy, wiecie Państwo, Jahwe opuścił ten kraj, no bo skoro oni bałwochwalstwo wprowadzili w ciemnych miejscach świątyni, robili różne dziwne rzeczy, to niby dlaczego miał być obecny Jahwe? Pozwolił, żeby w roku 740 przed naszą erą Samaria była zdobyta przez Sennacheryba. Potem w 607 roku pozwolił Jahwe, żeby Jeruzalem było zdobyte przez króla Nabuchodonozora. Sedekiaszowi oczy wydłubano, a naród żydowski znalazł się w niewoli. 70-letni. Że Jeruzalem niczego się nie nauczyło od Samarii, że Samaria szlak trafił. No to i Samaria, i Jeruzalem, Ohola i Oholiba, obydwie prostytutki, proszę Państwa, zostały zburzone, zniszczone. I to były kolejne takie ostrzeżenia, kolejne przykłady pokazujące, że Bóg każe. I skarał ostatecznie w roku 70 naszej ery, gdy teokracja przestała istnieć jako taka, no. System żydowski przestał istnieć. A ci, co się tak reklamują jako Żydzi, no to niech sobie reklamują się jako z pochodzenia. A pochodzenie u Pana Boga niewielkie ma znaczenie. Państwo zobaczą, bo Abraham i od niego ci Żydzi, którzy byli, to ci wszyscy Żydzi, dlaczego byli Żydzi? Bo oni byli wierzący. Abraham przez swą wiarę nawet był skłonny posłuchać się Boga i w ostateczności uśmiercić swojego syna, do czego zresztą Bóg Jahwe nie dopuścił. Boże plany są szlachetne. Boże plany, plany Jahwe są mądre. Ale ci wszyscy Żydzi nie byli, proszę Państwa, Żydami z pochodzenia. Oni byli Żydami ze względu na wiarę Abrahama. Bo Abraham tak naprawdę to przyszedł nie od Żydów, tylko ze starożytnego Babilonu, któremu Bóg zaproponował tę ziemię opływającą w mleko i miód. To przecież dopiero na tej ziemi, dopiero po tym wydarzeniu, kiedy Abraham miał zabić swojego syna. 400 lat minęły. Dopiero potem, po 400 latach, mieli zamieszkać Żydzi. No ale wszystko stracili. Oj,